Już czas na pył! Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj trochę poszerzymy wiedzę, ponieważ najwyższa pora przedstawić wam wizerunek demonów zerbeksów, czyli istot żyjących w Królestwie Mgławicy. Najwyższa pora dlaczego? A tak stwierdziłem, ponieważ kolejny odcinek będzie o czymś związanym z ich anatomią i biologią. Coś tam, żebyście wiedzieli i tak dalej, ale żebyście zrozumieli przyszły temat, najpierw muszę wam przedstawić temat przeszły. Czyli jak wyglądają, jak się przedstawiają, a to w takim trochę luźniejszym temacie, czyli dzisiaj sobie pooglądamy kapitańskie rysodzieła. Otóż czym one są? W kronikach są to, jeśli chodzi o oficjalną stronę, to po prostu jest taki kącik artystyczny pana kapitana pogromców, czyli mój, którym można powiedzieć, no jest to zbiór obrazów, które są, można powiedzieć, przedstawieniem tego, co widzi kapitan na podstawie świata. To, co widzi, to rysuje, albo to, co sobie wyobrazi, to narysuje, tak? I na podstawie tych rysunków, właśnie rysowideł tak zwanych, można zobaczyć, jak wygląda ten świat, ewentualnie jak wygląda wyimaginowany świat kapitana, nie tylko światy właśnie związane z królestwem, ale też i inne z innych wymiarów, które ewentualnie kapitan podczas swoich obrazów, wizji albo podróży, o wizjach nie mówimy, bo to tam kwestia przypadków związanych z czynnikami zewnętrznymi, czyli ktoś inny coś spowodował i człowiek czy demon ma wizję, ale to tam tajemnice i tajemnice. No a rzeczywistość to rzeczywistość, coś się zobaczyło, chciałby się to uwiecznić, a że nie mam talentu, no to wyszło jak wyszło, wychodziło jak wychodziło. Także koniec gadania i bierzemy się za przedstawienie w praktyce. Także nie obijając bawełnę, przedstawię wam większość, może nie pokażę wam wszystkich rysunków, ponieważ tam niektóre to taka tak zwana pozytywna propaganda, to sobie zostawimy na później. Biała kartka jest tu bezcelowo, po prostu to jest tło, tytuł, tak, kapitańskie rysodzieła. I sobie popatrzymy, tak, nic szczególnego. Sztandar bity w ziemię, dookoła jakieś skały szpiczaste prawdopodobnie pochodzenia eterycznego. W tle widzimy statek matkę jaszczurów. O jaszczurach powiem kiedy indziej, to jest zaawansowana rasa technologiczna, a statek matka jaszczurów to symbol tego, że oni są wszędzie i zawsze nas obserwują. Tak technologicznie zaawansowani są. Z tyłu wielki obsydian, bryła surowa, no i magiczne ręce szponiaste. Tutaj na podstawie szponów, trochę brzydko narysowanych swoją drogą, można już zobaczyć, jak wyglądają dłonie demonów, czy to tych masywnych, czy nie. I tutaj już się weźmiemy za grubą rurę. Otóż od razu drugi rysunek, to już pozwolicie, że sobie odwrócę, tak, a nie inaczej. Pierwsze oblicze demona, to jest jeden z wielu demonów postury większej, masywniejszej, czyli tych, co sięgają około 2 metrów, jeśli liczyć od nóg do głowy, skrzydeł nie wliczając, w tym przypadku jeszcze ma fikuśne kolczyki na rogach skrzydeł, skrzydła błoniaste, zakończone na stawach kolcami, stopy szponiaste, butów nie noszą, dłonie też mają szpony, głowa zwęglona, czarno-węglowa, z rogami twarda, reszta skóry brązowa, cielista, brązowo-cielista, tak? Murzyn też ma skórę koloru skóry, tak? Symbol alchemii widać. Po ubraniu można stwierdzić, że i po symbolu stawiającym, że prawdopodobnie jakiś mag śledztwo przeprowadza albo coś w podobie tego. Tutaj dosyć legendarny rysunek, słabo pewnie będzie go widać. Jest to rysunek przedstawiający, z tego co pamiętam, założyciela łowcy smoków. Tutaj jest o nim napisane to w języku i alfabet, oczywiście bardzo często alfabet sobie spisywałem. I to jest, z tego co pamiętam, jeden z łowców smoków, ten, który założył gildię łowców smoków, który potężnym ciosem rozpłatał głowę smoka na pół i go zabił. On założył gildię smoków, gildia smoków jest zła i w ogóle, także nie słuchać jej i tak dalej. Tutaj przedstawię wam rysunek odnośnie pewnej rasy, która Pochodzi z innego świata, który jest częścią naszego świata. Konkretnie chodzi o Kantoanoksy. Kantoanoksy to istoty dosyć takie specyficzne i obrzydliwe. Dosyć masywne, takie średniokształtne, z ogonem, który wyrasta przy podstawie głowy i ciągnie się bardzo daleko. W tym przypadku mamy kosiarza Arkelibas, to historycznie musiałbym wam wyjaśnić, kim on jest, ale to dosyć istotna postać w historii. Tu widać, że ma zanitowane coś, a tutaj ma naramiennik, z tym, że ten naramiennik nie wisi tak jak w grach w sposób fantastyczny, do niczego nie przyczepiony, tylko jest przyszyty, przynitowany do ciała, więc na pewno go to bolało. Nie ma ręki, ma za to fikuśny harpun wyłożony ozdobami i kamieniami i symbolem. O symbolu nie będę wspominać na razie, bo to jest inna ciekawa historia fabularna, żeby nie psuć historii. Tutaj inny Kantoanoks, o matko, ledwo to widać. No i widać też, że wszystko rysowane na kartkach zeszytowych, no po czym można wnioskować, że... Ja w szkole to robiłem jeszcze, za czasów liceum. W tym przypadku no dużo nie widać, plus to, że ten Kantoanoks ma zniszczoną rękę, jakąś dziwną szpikulcowatą i to nie jest naturalny proces. Jeszcze jedna ciekawostka w przypadku Kantoanoksów, tutaj mniej widać, pokażę na tym, że Kantoanoksy nie mają jednych oczu, tylko mają wiele oczu znajdujących się na jednej płaszczyźnie, na drugiej płaszczyźnie, charakterystyczne rogi, można powiedzieć kwadratowe wręcz, które no, idą do frontowej części głowy. Paskudne istoty, jeżeli by spotkać je na żywo. No i tu ten Kantoanoks. I to była pierwsza część obrazków z 3. Nie będziemy się rozwijać. A nie, wróć, są jeszcze inne. Kłamca ze mnie, oszust jeden. Tutaj kolejny demon. Też postury masywnej, ale taki jakby smuklejszy. A to przez to, że pancerz go wyszczupla. Tutaj jeszcze dodatkowo możecie zauważyć, że po pierwsze ma spodnie wzmacniane płytami, materiałowe spodnie z metalowymi płytami i ma pancerze na skrzydłach. Są one dosyć mało poręczne i naprawdę trzeba mieć dużo siły w skrzydłach, żeby na nich latać. No ale ewentualnie w ramach turnieju czy jakiejś potężnej walki zakłada się je, jeżeli się nie lata, żeby się zabezpieczyć, tak? I nie trzeba było ryzykować tym, że ktoś nam odetnie skrzydło. W końcu nie chcemy czekać 500 lat, aż nam odrośnie. Tutaj pierwszy kontakt z demonami drobnej postury. Też będzie to słabo widać. Ale no w tym przypadku nie widać wielkiej różnicy między nimi. Ale no jest ta różnica 20 cm zazwyczaj między tymi dwoma, można powiedzieć, odmianami gatunku, tak? Demon postury potężnej, demon postury drobnej. I tu też nie za bardzo widać te różnice, ale... Demon masywnej postury jest ogólnie taki bardziej bulasty, napakowany, wywalony w kosmos, a drobny demon ma swoje gabarety w torsie, ale reszta ciała, ręce i nogi są strasznie suche i kościste w porównaniu do demona postury potężnej. To wręcz takie komicznie chude jak moje rączki. Ale to nie znaczy, że nie mają siły, bo mają bardzo dużo siły. I przejdziemy sobie dalej. Tutaj są różne historie spisane w związku z tymi zdjęciami, takie miałem pomysły, fazy. Tutaj mamy kolejne dzieło nekromanta. Nekromanci to są istoty no dosyć ciekawe i specyficzne. Nie będę się też rozpisywać i rozpowiadać o nich za dużo, może kiedy indziej. O, zapiszę sobie może na przyszły temat, żeby uwiecznić ten temat. Nekromancji, śmierci... I tak dalej, pozwólcie, że sobie zapiszę. Bo śmierć to nie wszystko. Po śmierci coś jeszcze jest. Więc to jest nekromanta. Tu jeszcze wykorzystuję takie słabo widoczne na tym rysunku, bo nie były szczegółowe, ale kule nekromancyjne, kule detekcyjne. Ich się używa do tego, żeby wykryć obecną czyjąś i nie mamy oczu dookoła głowy, więc użyjemy tej technologii. Powiedzmy technologii, tak? Kolejny demon. Masywny klocuch. Dziwne płytowe, łamane nagolenniki. I tutaj to akurat rysunek taki... pomysłowy, gdzie powstał miecz pod tytułem Ząbek. taki specyficzny z zacięciem z tyłu. Wygląda on mniej więcej tak z grubsza. Tam szału nie ma. I taka ciekawa rzecz, demon ma aureolę. Nakrycie głowy, czy jak to nazwać? W większości przypadków to są na aureole, tak? Są zwane aureolami. Są to elementy trzepne głowy, które przy użyciu małych magicznych takich magnesików przyczepiają się do głowy i nie spadają. Gdyby nie magia, to pewnie musieliby sobie inaczej to mocować, na przykład na rogi. To by głupiej wyglądało, dziwniej. I tu mamy takie fiku miku na patyku, czyli maga bojowego. Wielki bydlak w ciężkim pancerzu. Nie wiem, czy to nie jest czasem pancerz nosorożca, czy coś takiego. Ale widać, że jest tego od groma bardzo dużo, więcej nawet niż kratek na tej stronnicy. Bardzo potężne berło. Kiedyś chciałbym zrobić jakieś sobie takie berło, ale przydałaby się tokarka do tego. O, i teraz dopiero doszliśmy do końca pierwszej strony. Mam nadzieję, że pójdzie szybko. W końcu nie ma co marnować waszego czasu. Patrzę na zegarek. Ale nie śpieszmy się, mamy czas. Zaraz zadzwoni telefon, to będzie ciepło w majtkach, bo nie zdążymy. Turniejowy rynsztunek. Wielki, ciężki i tak dalej. Wielka kopia, fikuśna, nie taka drewniana, prosta jak my mamy na turniejach, taka z karton drewna, czy jak to nazwać, że to się łamie, pęka i niby drewno, ale taka pianka. Jeszcze widać, że emanuje dookoła broni. Znaczy widać, ja to widzę na ekranie telefonu, ale czy będziecie widzieć to, to ło. Aura magiczna, wzmocniona broń. I widać pierwszy raz, nie wiem czy pierwszy raz, ale ozdobę z kamieni szlachetnych. Bardzo często popularna, bardzo często w pancerzach demony sobie osadzają kamienie szlachetne, tak, dla ozdoby. Tutaj obrazek zatytułowany Chory. I nieprzypadkowo jest postać pomalowana na szaro ołówkiem, bo narysowana ołówkiem również. I na tle widać kolejną z broni, która jest w arsenale w kronikach. Szary pancerz to pancerz ze srebra i ogólnie na malowidłach jest on znany właśnie i malowany w ramach szarego, aby bardziej wyszczególnić przykład osoby chorej. A co do chorób, to o tym wspomnimy też w przypadku właśnie nekromancji i śmierci. Kolejny rysunek, produkcja, fabryka. Tutaj akurat z tego co pamiętam jest to fragment produkcyjny huty w królestwie, konkretnie w centrum królestwa w Otchłani. W fortecy, gdzie pierwszy król przesiadywał. Linia produkcyjna dosyć prymitywna, łączenie elementów. Do czego to są elementy? Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia i nigdy nie chciałem wiedzieć, sam to narysowałem. Kolejny rysunek to jaskinia, łomatko. Przydałoby się w Photoshopie te linie zamazać. Jaskinia, jest jakiś punkt widokowy, na dole jest jaskinia, widać jakąś prymitywną, prostą broń, ognisko, skrzynia, sztylet na stojaku osadzonym na ścianie, taka ciekawostka. Napis na ścianie, właśnie co to znaczy? Nic nie wiesz. Nic nie wiesz o... A, nic nie wiesz o świecie. Zło. Zło nadchodzi. Tak naprawdę zło zadchodzi, ale to kwestia literówki, tak? Tutaj jeszcze w tle widać punkt widokowy. Z tym jest związana dłuższa historia, ponieważ to jest miejsce, w którym był znaleziony ekwipunek człowieka, który przypadkiem trafił do Mgławicy, prawdopodobnie o wiele wcześniej niż pierwsi ludzie, czyli może nawet 3000 lat temu, czyli 1000 rok przed naszą erą, ale o tym też może kiedy indziej, jeśli będzie mi się chciało. Tutaj szlachcic, kontrasty niebieski, czarny, w końcu coś widać na tej kamerze. Takie rysunki zawsze fajnie wyglądały. Nie mam pojęcia, czy ten miecz jest gdzieś w arsenale, nawet jeżeli nie ma, nie widzę tu adnotacji, więc raczej nie. Znowu w tle statek Matka Jaszczurów. Kolejny kontrastowy, kat, Topór katowski, dosyć ciekawy, z takim logiem duszka, bardzo fascynujące. Taka ciekawostka, oni tam mają symbolikę, ale ta symbolika to po prostu symbolika, ona nie musi nic znaczyć, oni po prostu tworzą symbole, żeby wyglądały ładnie, ewentualnie. Tutaj mamy włócznika, włócznie tam to nie takie małe dziabaki jak my mamy, u nich włócznie to są bydlaste, wielkie, ciężkie w większości przypadków. I no cóż, kolejna rzecz, może widzicie już jak tak dalej. No i w tym przypadku akurat co do tej osoby, po tym symbolu ją poznasz. Pytanie, czy to jest fantastyczne zobrazowanie demona, który ma na sobie pancerz tej osoby, czy nie, ale to jest Owengar, podróżnik, nie w czasie tak jak Padulus, ale podróżnik, który zniknął, podróżował, ostatecznie wrócił do królestwa, ale co się z nim stało i co zrobił, no to już swoją drogą, tak? Tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcie, bardzo istotne, też kontrastowe, już długopisem rysowane, w tle oczywiście statek matka. I tu mamy przeobrażenie, użycie jednych z magicznych kręgów, które są rozsiane po królestwie. Po co są one rozsiane? O tym wam nie wspomnę. Są to magiczne kręgi i tu jest odprawiany jakiś rytuał, tak? I co tu mogę więcej powiedzieć? Tak właściwie nie za dużo, poza tym, że widzimy tutaj trzy postacie. Co to za postacie? Król Otchłani, król Królestwa Mgławicy Agar, z tego co pamiętam, czyli starszy syn króla Agernanosa, który zaginął, później się znalazł. Aureliusz, arcykapłan, pierwszy mag i doradca króla Agara, później tam no, wszelkie inne tytuły. Aureliusz to jest arcymag pierwszej klasy, zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a jeżeli nie zna odpowiedzi, poczekaj, on spróbuje znaleźć na to odpowiedź. I nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale demony nie mają ogonów. Nie mają ogonów. Pradawni mieli ogony, a demony już nie mają. Więc kim jest ten jegomość? To jest kapitan Ubartos, dowódca kuwerczyków, ten, który ich zorganizował, można powiedzieć, stworzył, wyszkolił. I on jest dowódcą demonów, które są tak potężne, że są w stanie pokonać każdego z króli. Taka jest legenda. Nikt oczywiście tego nie sprawdził, ale skoro każdy kuwerczyk pod jego władzą, szkoleniem jest w stanie pokonać króla, to lepiej nie wiedzieć, jak potężny on jest. Z tym, że jest o dziwo bardzo religijny. W jego pałacu, w którym mieszka, wyłożonym złotem swoją drogą, wszystko na kuwerze się świeci, można powiedzieć, jest wielka statua Matki Boskiej. Jakby powiedzieć, że no, wiara jest wiarą i wierzą w Boga, tak on jakby bardziej jest przychylny Matce Boskiej, aniżeli samemu Bogowi. Tak, bo nie wiem, może dlatego, że można uznać, że Matka Boska była zawsze na ziemi, a Bóg sobie przyleciał w pewnym momencie, tak? Tutaj ten pierwszy rysunek, w którym zastosowałem liście w ramach liści, a nie jakichś papirusów losowych. Drzewo życia, które można poznać po tych porchlach. I taka sobie pierwsza lepsza jaszczurka. W tle jeszcze widać inną wyspę. Konkretnie jaką wyspę? Otóż tutaj widać mury fortecy. Pierwszej fortecy, która powstała. Fortecy stworzonej swoją drogą przy użyciu magii smoka. Więc jest niezniszczalna. Żadna magia nie jest w stanie tej fortecy zniszczyć. Bomba to on tam rzucisz, ta forteca przetrwa. Podobno. Rysunek pełni długopisem rysowany. Granie w kości. Tak? Kościany poker nazwijmy. Geralt w Wiedźminie pierwszym i drugim w to grał. Dosyć ciekawy mi ten rysunek wyszedł i ogólnie możecie zauważyć tendencję, że większość tych demonów to te masywne postury. Po prostu tak mi jakoś wychodzi, że jak rysuję, to już ich rysuję, tak? Mam ciekawe stoły do grania w te kości. Ładne tło, popękana wyspa, tu jakaś inna, tu jeszcze inna. Można poznać, że tu jest wyspa z cieknącą wodą, więc nadal można stwierdzić, że to miejsce to jest centralna część królestwa, ponieważ tylko jest jedno takie miejsce, gdzie cieknie sobie tak woda w ten sposób i wszyscy o nim wiedzą, tak? A inne miejsca są dzikie i niezamieszkałe, więc raczej tam sobie by nie siedzieli, nie mieliby desek pod nogami, płotku za plecami, tak? O, jeszcze jakieś utwory. Jako oliwka zmarła pod wysokim sadem idzie z... O, dobra, nieważne. Druga karta już zrobiona. Czas się wziąć za trzecią. Kolejny rysunek. A jednak są cztery karty, dobrze. Także śpieszymy się. Kolejny rysunek. Znowu demony potężnej postury, masywnej. Trawa wszędobylska. Takie... To jest fantastyczny rysunek. Meteoryty na Ziemię, jakąś planetę lecące. Jakiś mag próbujący to powstrzymać. O, z geografii. Tutaj jest jedna z ilustracji, która trafiła do książek. Tych, które napisałem. Świetna, ładna. O, i tu mamy w końcu demony drobnej postury. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, demon drobnej postury, demon drobnej postury, towar, las i... Tak, to ja. Jako że nie umiem rysować swojej paskudnej gęby, to zazwyczaj na takich rysunkach jestem plecami. Nie ma co na to zwracać uwagę. Tu ponownie ja. I end. Nie będę pogłębiać tej historii. Widać, że to ja, bo jestem ja. Jest pełny rysunek pogromcy demonów. Tu sobie coś lata. Nieistotne. Ptaki jakieś. Drzewo end pokazuje na nie. I to jest pewna historia, że chodziłem po świecie i można powiedzieć spisywałem wszystkie tam specyfikacje zwierząt. No i jest moja broń, miecz i tarcza. Pogromcy demonów. Tutaj budowa, tak? Widać jakieś elementy konstrukcyjne. To jest budowa Adrabasty, jak sam tytuł wskazuje, czyli stolicy. Stolicę wybudowali w rok. Jest o wiele większa, największym miastem jest ze wszystkich, jakie powstały. Tu mamy Runhadara, smoka, można powiedzieć, drugiego króla smoków. Taki charakterystyczny jest ze względu na takie żuwaczki, które ma jeszcze przy szczęce. Dosyć potężny smok, można powiedzieć właśnie drugi król smoków, ale o nim też nie będę się rozpisywać. Liberus jest pomocnikiem Runhadara. A tu widać koronę smoczą. Jedno z centralnych miejsc, w których smoki się zbierają. Chociaż niekoniecznie, jest też wulkan. I to jest już planeta. Widać planeta, jest krzywizna i to jest planeta. I to jest planeta zwana Ikrahan. O niej nie będę dużo mówić. Tutaj fantazja piraci. Tak? Piraci, wakacje, siululu. Ku pamięci, taki po prostu rysunek, drzewo, tabliczka, most, dziura. To był czwarty pakiecik. I czas na ostatni. O Jezu. Dobra, coś się walnąłem, bo jest tego o wiele więcej niż myślałem. Śpieszmy się, tak? Lecimy dalej. Co my tu mamy? Fort. Lubiłem takie swojego czasu rysować rysunki. Po prostu brama, mury i nic więcej. Tutaj taki o rysunek, płacząca wierzba, rzeczka, znów ja, jakieś góry na górze. Widać, że planeta to już jest akurat fantazyjne. Tutaj targowisko. Widać mnóstwo demonów targujących się o jakąś broń. Broń, no, która chyba z tego co wiem bodajże jest gdzieś w kronikach spisana. Tu towary, tu rozmawiają, tam rozmawiają, tu przekupują się, handlują towarami, znaczy jednym towarem tak właściwie się rozgadają za bardzo. Aż o dziwo, że tu trawa rośnie, jak tutaj chodzą, tak i deptają. Port. Latające okręty alchemiczne, majestatyczne. Widać, że trochę obrysowany ten dziób jest, w dosyć specyficznych kątach ten statek parkował, okręt. Nie będę mówić dlaczego. Piruety wszelkie takie. Tutaj taki widok z perspektywy jakiegoś klifu, tak? Gość malujący, rysujący, spoczywający. Tutaj taka fantastyka. Lecący wielki meteoryt, niszczący Ziemię, satelita zniszczona, symbol alchemii i ludzie próbujący odeprzeć pocisk zagłady. Świątecznie, nastrojowo, wesołych świąt. Jakieś stworzenie kotopodobne, to jest zwierzę występujące w kronikach, także no, ten ptak też. Prezenty, tak, wesołych świąt. tu jest? A, idą święta, tu jest napisane. Takie znowu drzewo, sztandar, słońce, gwiazda, nie słońce. Tutaj karczma, połamali nogi od stołu, cieszą się, karczmarz wkurzony już kule ognia sobie krzeszy. Widać, że ma opaskę na oku, trochę bez sensu jest mieć opaskę na oku, jeżeli nie ma się oczu, a oczodoł, o oczodołach porozmawiam później. Tu mamy, proszę bardzo, król Baltazar, pierwszy smok, ten, który zaklął się w bandanę Baltazara, tą, którą wam pokazywałem. A stylistyka, tematyka i tło to już jest inna historia i nawet nie ma co o niej wspominać. A tak naprawdę wam powiem, tu chodzi o to, że wtedy co Baltazar podróżował po świecie, to do tej pory nikomu się nie przyznał, czy widział inne cywilizowane istoty poza tymi, które no, są znane, tak? No i to jest takie obrazowanie jego latania po innych światach, tak? Przyleciał, coś się stało, zaczął niszczyć. Propagandy wam nie będę pokazywać. Pokażę dalsze rysunki. Tutaj Zutkadir, Akademia Zutkadir, czyli Akademia Magii. Tutaj w tej sytuacji widać, że jest jeden drobny demon, drugi drobny demon i, znaczy postury potężnej, ale z kartką, więc prawdopodobnie egzaminator i uczeń, który zdaje egzamin. Ciekawe takie, nie ma co. Tutaj kolejna fantastyka, na ziemi jakaś wojna, bitwa, latający śmigłowiec. Trutu, tutu, majtki z drutu. Lecimy dalej. Główna alejka pierwszego miasta, które powstało w królestwie, tak? Po prostu jest to miasto w otchłani. I no, proste, nieskomplikowane. Takie ma być, tak? Oczywiście nie rysowałem obywateli, bo bym się chyba w majtki na brązowo splamił. Tutaj mamy przypadek już rozkładającego się ciała demona. Części twarde typu kości i czaszka zostały, ale tylko tu, a ręka się jedna nie rozłożyła. A to dlaczego? Aureliusz ponownie. Aureliusza można poznać też po tych szpiczastych takich kołnierzach, prawie jak Xardas. Tutaj jakaś ukryta skrytka. Aureliusz otwierający portal przez ścianę jakiegoś innego miejsca. Fascynujący. No i ja... Tutaj broda, z tym, że to rysunek z czasów, kiedy broda mi nie rosła. Za tym zdjęciem też jest historia, ale ta szata, którą ma na sobie tutaj, to jest szata tego pradawnego człowieka, który kiedyś się zakradł przypadkiem do świata demonów przez przypadek i miał przez to problemy i stworzył tą szatę magiczną, żeby się chronić. Tutaj kolejna brama, oblężenie. Kolejna brama. O, tutaj projekt jest pociągu, który jeździ sobie w metrze. Oj, taki wzorek. Robiło się takie rzeczy. Kolejna płacząca wierzba. Drzewka. O, to jest fragment historyczny. Dlatego nie będę o nim mówić, ale to jest fragment historyczny, bardzo ważny. Nawet nie zamierzam o nim mówić. I kolejna ilustracja z książki, z tej samej, co tamta poprzednia ilustracja. Podobała mi się ta książka. W sumie wszystkie, które napisałem, były fajne, ale takie nie dla ludzi. I myślę, że to było na wszystko na dzisiaj. Zobaczymy się kiedy indziej. Czas trochę odpocząć, tak? Także do zobaczenia i cześć! Pa, pa.